Panie trenerze, przed nami kolejne spotkanie w Bielsku-Białej. Wszyscy kibice oczekują, że pasa zwycięstw zostanie przedłużona, no ale zadanie ciężkie, bo 100 mil Olsztyn ostatnio w bardzo dobrej formie. Tak jest. Z jednej strony chcemy utrzymać tu serię, którą rozpoczęliśmy z zwycięstwem już tej ostatniej rundzie jeszcze. I następny mecz doma, któryśmy u siebie wygrali, także do trzecicy chcielibyśmy też wygrać, ale wiemy i to, jak pan gada, że ten Stomil jest bardzo, bardzo trudny przeciwnik, dobre poukładana drużyna z osobitościami jak Kujawa, Cikun, Lech, także tam drużyna jest czy w ataku pozycyjnym, albo w kontrataku bardzo, bardzo silna i musimy być ostrożni, abyśmy im grali mądrze, tak jak to było praktycznie 80 minut meczu w ostatnim u siebie. Stomil pokazał, że w ataku jest dość silny, przynajmniej pokazał to w ostatnim spotkaniu. W naszym zespole będą zmiany w defensywie, no bo nie będzie Roberta Gumnego ze względu na występ w młodzieżowej reprezentacji. Jak zastąpi pan tego zawodnika? No tak jest. Z jednej strony straciliśmy Gumnego, który jest na kadrze, ale z drugiej strony wrócił się do zespołu Józef Piaczek i Chmiel. Także ta pozycja prawego obrońcy jest jeszcze otwarta. Mamy tam możliwości z Zakrzewskim albo i z Bartkiem Jarochem. I kiedy Bartek Jaroch nie jest młodzieżowcem, ale tam byśmy musieli coś to zmienić na innych pozycjach w tej drużynie. Także te dwie opcje są tam, Zakrzewski albo Jaroch. W meczu w Chojnicach zagrał pan dwójką napastników. Był pan zadowolony z tego, co pan zobaczył w spotkaniu z liderem? Powiem tak, że dużo szansy nie wypracowaliśmy w tym meczu, ale obydwaja tak Haskidż i Lewicki pracowali dla zespołu. Nie były aż tak efektni, bo myślę, że w tej sytuacji, kiedy graliśmy od jednego piłkarza więcej, mogliśmy mieć więcej tych szansy. Obydwaja byli aktywni przy tej bramce, którąśmy strzelili. Asystował Haskidż, bramkę dał Lewicki. Także zobaczymy, jak to będzie przeciwko Stomilu. Mamy tam i możliwości, czy Lewicki, Haskidż, Demian, to jest ta trójka w tych ofensywnych napastników, który są dlatego, abyśmy tę bramkę dawali przeciwnikowi.